507 964 253 507 964 253. Trzy ważne komunikaty. Najważniejszy komunikat jest taki, że dzisiaj nie ma Kożuszka. Tak. I do Kożuszka, którego nie ma, nam zostało mniej niż 17 minut. Drugi komunikat to jest na temat tego, co będzie jutro o 20. Jutro o 20 na naszej antenie będzie koncert z okazji urodzin świętego Jana Pawła II. I w związku z tym nie będzie programów. Punkt. A mówi się będzie później, czyli o 21.20. A trzeci komunikat jest taki, proszę Państwa, że przewodniczący Maciej Świrski, zgodnie z artykułem 10 ustęp 2 ustawy o radiofonii i telewizji, wystąpił do nadawcy o materiał i odniesienie się do zarzutów. No, do jakiego nadawcy? Przecież nie do nas. Do TVN-u. Tak. Chodzi o następujące zarzuty: poniżanie, dyskryminowanie i wyśmiewanie osób transseksualnych i ich bliskich oraz wulgaryzmy. Tak Krajowa Rada poinformowała w specjalnym komunikacie przesłanym do Polskiej Agencji Prasowej. W komunikacie wyjaśniono, że wniosek przewodniczącego Świrskiego wynika ze skarg kierowanych przez widzów do Krajowej Rady na audycję wyemitowaną wieczorem 15 maja 2023, w której satyryk Krzysztof Dałkrzewicz zwrócił się do prowadzącego program Tomasza Sioneckiego. Jakiej płci on dzisiaj jest? Pytanie dotyczyło redaktora Piotra Jaconia, który na zakończenie programu Szkło Kontaktowe zapowiadał kolejną audycję. Gdy redaktor Jacoń skończył swoją wypowiedź, Dałkrzewicz skomentował: chyba ja... głupotę. Jego wypowiedź była słyszana przez widzów. Ja to wszystko Państwu opowiadałem, rozmawialiśmy na ten temat, że tam doszło do takiej sytuacji i potem pan Dałkrzewicz przepraszał. Newsroom TVN24 w swoim komunikacie też przepraszał. Przy okazji Newsroom obraził społeczność LGBTQ+, bo zapomniał o Q i plus, tylko przeprosił LGBT. Redaktor prowadzący Sianecki też przeprosił. Sianecki to tak przeprosił, że teraz w obiegu publicznym jest takie sformułowanie, się pojawiło dzięki panu redaktorowi i tym jego przeprosinom, że ty uważaj, bo jak ja cię przeproszę, jak TVN, to zobaczysz. No, bo przy okazji od razu dostało się i prezydentowi, no wszystkim po całości. Natomiast Jacoń tych przeprosin od Dałkrzewicza nie przyjął. Tak dzisiaj napisał pan redaktor Jacoń, że on nie przyjął tych przeprosin od Krzysztofa Dałkrzewicza. No to teraz się tym zajęła Krajowa Rada. Ona na pewno wszystkich pogodzi. Krajowa taka jest, tak. Pan Andrzej Strzewa, tak? Dobrze usłyszałem? Tak, kłaniam się, panie Andrzeju. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Tak, słucham pana. Chciałem parę słów na temat psychiatryk obywatelski, ponieważ rzeczywiście ten człowiek kierujący to psychiatryko, to rzeczywiście nie wart w ogóle, żeby o nim mówić. Natomiast dziwi nie tylko mnie zapewne, ale większość naszych rodaków, postawa ludzi, którzy przychodzą na te spotkanie i słuchają tego oszusta. Bo fakt, chciałbym tylko przypomnieć, skąd się w ogóle ten psychiatryk wziął. Przecież zarządów Tuska ministrem obrony był psychiatra właściwie i psychiatra doprowadził do likwidowania, zwijania po części przede wszystkim armii naszej i to, co się dzisiaj dzieje, to też było jedno z przyczyn tej sytuacji. Ja chciałbym się poprzez pana redaktora zwrócić do naszych rodaków, żeby rzeczywiście zastanowić się, czy jest sens w ogóle chodzić się na te spotkania i słuchać tego oszusta czy oszustów w ogóle, bo ci ludzie nie zasługują w ogóle na to, żeby ich pokazywać. Myślę, że przy okazji warto by było podać coś pozytywnego, czego my dokonujemy, poszczególne osoby czy w ogóle jakieś grupy osób. Także tyle z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju, przyda się. Akurat to, że oni do rządu Platformy Obywatelskiej wzięli psychiatrę, to ja bym im zapisał na plus. To by świadczyło o nich, moim zdaniem, jak najlepiej. Ale no, poruszył pan taki problem, wie pan, bo to jest tak, że Tusk bardzo się martwi, jest przerażony tym, co to się wydarzy tego 4 czerwca. Czy ta frekwencja będzie taka, że będzie się czym chwalić, czy nie.
Dzisiaj Gazeta Wyborcza to opisała bardzo, bardzo szczerze, to trzeba też im oddać. No, trwa ta spontaniczna mobilizacja, w związku z tym największym wydarzeniem dekady, jakim na pewno będzie ten marsz 6 czerwca. Szef Śląskiej PO, poseł Wojciech Saługa, powiedział w rozmowie z Gazetą Wyborczą, że z samego tylko województwa śląskiego do Warszawy mają jechać co najmniej 44 autobusy. Za przejazd płacą politycy Platformy. Są też zbiórki, mają się zdarzać oferty pokrycia kosztów przez fanów Tuska. Z kolei rzecznik śląskiej PO Łukasz Borkowski stwierdził, że w regionie praktycznie nie ma już wolnych autokarów, które można tego dnia wynająć. Dlatego zapisy zostały wstrzymane, ponieważ jest zbyt wielu chętnych. Dlatego śląscy działacze wymyślili, że wynajmą specjalny pociąg, który zawiezie do stolicy około 300 osób. Pociąg mógłby dojechać do Warszawy, Gdańskiej z Katowic. Koszt wynajęcia pociągu to wydatek co najmniej około 37 tysięcy złotych. Warto skorzystać. Specjalne pociągi to efekt psychologiczny. Każdy pasażer musiałby zapłacić około 133 zł. To nie jest chyba za dużo, tak powiedział rozmówca Gazety Wyborczej. W tym przypadku nie ma jednak ostatecznej decyzji, bo koszty dojazdu na marsz nie mogą być większe niż koszt samego marszu, a sama PO przez zbliżającą się kampanię ma dosyć ograniczone fundusze. Z kolei Dolnośląska Platforma zamówiła już 30 autokarów. Tam również planowane jest wynajęcie pociągu. Lider podkarpackiej struktury mówi o 15 autokarach, a Gazeta Wyborcza twierdzi, że regionalni działacze zgłosili w partyjnej centrali przyjazd do Warszawy 400 autobusów. Tusk cały czas, moim zdaniem, robi co może, tak? Zagrzewa do tego boju, jak tylko potrafi. Zaangażował się w to tak mocno, w to pokazywanie, ile w nim jest siły, ile w nim jest energii, że więcej niż w tym Trzaskowskim, że nawet, proszę Państwa, w tej sprawie wyszedł na balkon, tak? Wyszedł na balkon. Zresztą, uwaga Telekino, bardzo uprzejmie poproszę, pokażcie, jak duży jest ten strach przed tą frekwencyjną klapą Tuska i co on tam na tym balkonie mówi, no. Masz już dość ich kłamstw, złodziejstwa i korupcji. Chcesz lepszej, bezpiecznej przyszłości dla siebie, dla swoich bliskich, dla Polski? Szukasz nadziei i pragniesz zwycięstwa? Bądź w Warszawie 4 czerwca w samo południe na Wielkim Marszu. Pokażemy im naszą siłę. Mocna rzecz, prawda? Robi wrażenie, no. Tak, no a ten Hołownia i Kosiniak tego nie rozumieją. A potem będą żałować, że nie przyszli, że tego Leszna się wybrali. Swoją drogą, ciekawe, czy ten z Wyborczej Państwo kojarzą na pewno. No. Ten taki, co się tak pastą wymazał. Czy on znowu się tą pastą posmaruje i przyjdzie tam na ten marsz? No, żeby tak było bardziej europejsko, żeby tak było bardziej światowo. No. No nie wiem, ja nie chcę im podpowiadać. Nie będę niczego narzucał. Ja już o tym wspominałem. Dzisiaj premier był w tej telewizji, co on trzeba zlikwidować. Był programem, był gościem programu Gość Wiadomości. No i zapytany o Tuska, powiedział tak, te słowa pełne pogardy, braku szacunku są słowami, które nigdy nie powinny paść z ust żadnego polskiego polityka. Pan Tusk szamocze się, już lekko chyba zwariował w innych kwestiach, natomiast w tej kwestii pokazuje ogromną wzgardę, brak respektu, szacunku dla ludzi. Wewnętrznie czuję, że Polacy, którzy poczuli się urażeni, powinni usłyszeć słowo przepraszam, tak powiedział do nas wszystkich premier, przepraszając za te słowa Tuska o tym, że chlejemy, bijemy dzieci. No nie cały czas, no bo robimy przerwę i wtedy idziemy głosować na PiS. Na początku rozmowy premier zwrócił uwagę na znaczenie słowa wiarygodność w dzisiejszej polityce. Ono jest fundamentalne, dlatego że można obiecać wszystko. Nawet niektórzy w Platformie Obywatelskiej mówią, że dwa razy obiecać to jak raz dotrzymać. Niestety kpią sobie w ten sposób z ludzi. To tak jakby złodziej wszedł do sklepu, obrabował półki, a później przyszedłby jako doradca do tego samego sklepu i mówił, że może trzeba by zainstalować tam jakiś monitoring, jakieś kamery, aby nikt go nie obrabował. Premier zaprezentował trzy głosowania w sprawie kwoty wolnej od podatku, 500+ i obniżenia podatków. W każdym z tych głosowań posłowie Platformy głosowali albo przeciw, albo się wstrzymywali od głosu i powiedział, że jeżeli partia pana oszusta z Platformy miałaby mieć wiarygodność, to byłaby to kpina ze zdrowego rozsądku.
Co więcej, podkreślił, że w kwestii 800 plus panuje bałagan w tej całej opozycji. Pan Szymon Hołownia ma poważne zastrzeżenia. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz chce, żeby było to dla osób pracujących. Lewica ma jeszcze inne pomysły. A pan Tusk, którego partia nie popierała tego programu, dziś mówi, że trzeba to jeszcze szybciej wdrożyć. Wiarygodność takich zapewnień jest mniejsza niż zero. A propos lewicy. Na Twitterze Adrian Zandberg, współprzewodniczący Lewicy Razem, skomentował postawę PSL-u w sprawie tego 800+. Napisał Zandberg tak. Lubię Władysława Kosiniaka-Kamysza, choć w wielu sprawach się z nim nie zgadzam. Waloryzacja 500+ to jedna z tych spraw. Waloryzacja tylko dla pracujących ładnie brzmi, ale to kiepski pomysł, który wrzuci pod pociąg tysiące dzieci naprawdę potrzebujących wsparcia. Zandberg zwrócił uwagę, że Polacy pracują i to bardzo ciężko, wbrew temu, co mówią neoliberałowie. 500+ nie wywołało masowego odchodzenia z pracy, bo liczba pracujących pobiła właśnie rekord 17 milionów. Ja cytuję to, co napisał Zandberg. Parę lat temu ta opowieść o leniwych 500+ funkcjonowała jako prawda objawiona. Pamiętam to dobrze, bo dziennikarze pytali mnie regularnie, jak śmiem nie zgadzać się z tym prawem ekonomii. Stało się dokładnie odwrotnie niż prorokowano. Liczba pracujących wzrosła. Obecnie nie pracują na przykład kobiety, które zajmują się wymagającym opieki członkiem rodziny, osoby chore i niepełnosprawne. No dobrze, ale rodziny patologiczne, oczywiście, że są takie, także takie. Alkoholizm, przemoc, znęcanie się to są realne zjawiska. Ale wbrew mitom nie dotyczą tylko tych, którzy nie pracują. Kobiety i dzieci są bite także w bardzo bogatych domach. Wódka jest problemem także w klasie średniej. No więc kogo tak konkretnie mamy odciąć od waloryzacji? Sprzedawczynię, która musiała rzucić pracę, żeby zająć się chorą na Alzheimera matką? Bezrobotnego skrzydłowca, który przez brak pracy wpadł w ciężką depresję? Rodzina Władysława Kosiniaka-Kamysza ma dostawać świadczenia, a oni nie. Jaki w tym sens? Wreszcie, co to znaczy nie pracuje? Lata temu za rządów Tuska pracowałem na pewnej uczelni. Pensję dostawaliśmy od października do czerwca, bo rektor uznał, że nie będzie płacić w wakacje. Czy w rozumieniu Kosiniaka-Kamysza byłem wtedy niepracującym, którego należy odciąć od waloryzacji? Zadbek zapytał też o osoby pracujące na śmieciówkach i wskazał, że pytania można mnożyć, bo świat pracy w Polsce jest bardzo zróżnicowany. Miliony ludzi pracują bez umowy o pracę w oparciu o inne umowy. Wprowadzenie waloryzacji tylko dla pracujących uderzyłoby w praktyce wielu z nich. Do papierologii trzeba by zatrudniać tysiące urzędników, więc mogłoby się okazać, że biurokracja kosztuje więcej niż oszczędności na świadczeniu. Zamiast opowiadać o odbieraniu 500+, temu czy owemu, lepiej naprawić instytucje, które interweniują w obronie dzieci. Państwo ma zwalczać patologię, ale nie może przy okazji skrzywdzić i wepchnąć w ubóstwo tysięcy dzieciaków. Nie każdy pomysł, który ładnie brzmi, ma sens. Ja tego chyba nie powiedziałem, ale nie próbowałem, czy mi w ogóle przejdzie przez usta, przez gardło, ale ja się zgadzam z tym Zandbergiem i z tym, co on powiedział. On ma rację. Bardzo mi przykro. Pan Czesław Zgroniowa, kłaniam się, panie Czesławie. Dobry wieczór, panie redaktorze i wszyscy słuchający. Otóż trochę trzy dni byłem na Dolnym Śląsku, Wrocław i tak dalej. No i wie pan co? Chciałem znaleźć tam w hotelu Republikę, bo podobno naziemną tam nadajecie, nie? No troszeczkę się tam na tej telewizji znam. Zacząłem przeszukiwać, nie było w ogóle nawet info na tym, na tych programach, nie? Ale to wypatrzę i jest cyfrowe. Wchodzę na analogowe, szukam, coś tam przeleciało, no info się znalazło, ale was nie było. Więc tyle krzyku, że podobno te info i te porządne, demokratyczne telewizje są na antenach. Nie ma, po prostu nie ma. No i akurat nie zobaczyłem pana Sutryka. Po zdaniu pani Małgorzaty z Pszczyny, przejeżdżałem przez Pszczynę, byłem w Pszczynie, no i byliśmy w tym zamku książ. W ogóle piękna ta ziemia, Dolnośląska jest piękna, taka jest piękna, po prostu dużo jest pól, piękne pola, dobra ziemia, bardzo dobra ziemia, rzepaków, wszystkiego, no coś pięknego, ale z autokaru Wrocław wygląda nieciekawie, ale jak już się pójdzie, po mieście się pochodzi, zobaczy się z przewodnikiem i tak dalej, te różne rzeczy, to już jest lepiej, chociaż budownictwo stare się miesza z nowoczesnością, ale jest jak gdyby Wenecja północy. A co, i coś pięknego. No bardzo mi się to podobała, ta wycieczka. No, Sutryka nie spotkaliśmy, a on podobno wszędzie jeździ, opowiada takie rzeczy. Teraz go nie pokazujecie, czyżby go już nie było na tych mediach społecznościowych, czy jak?
A co do pana Tuska, nigdy na tego czwartego nie pojadę do Warszawy, ponieważ zniszczyliście pięknego premiera. I to jest to dla mnie razem z Wałęsą, razem z Kosiniakiem, Kamyszem, żeście go zniszczyli. Dobrze, że taki film został nagrany, jak to Tusk i tudzież inni, i plus wielki prezydent Wałęsa niszczą demokrację. I cieszę się, że troszeczkę zobaczyłem tego Dolnego Śląska. Podróż była długa, ale piękna, naprawdę ziemia jest piękna. Nie, zapomniałem, jak się nazywa ten pszczyna plew, czy jak z niemieckiego, bo tam księżna Daisy tam na tym zamku panowała i tak dalej. Ten zameczek w tej pszczynie, to każdy Polak powinien zobaczyć, bo to jest coś niesamowitego. Oni bardzo ładnie tam Byliśmy tam w bardzo pięknych miejscach. I tak, halo? Tak, jestem. I byłem jeszcze w Rotundzie. No coś pięknego ta Rotunda. Ale zobaczyłem młodzież. Wie pan co, redaktorze? Młodzież nie oglądała. Tylko siedziała w smartfonach. Głupoty. I widziałem, przyglądałem się. Na smartfonach patrzyła. Oni się nie interesują w ogóle historią. Ale piękna ta. No coś pięknego. Tam warto pojechać. Warto zobaczyć. Że ten weekend miło spędziłem, ale was nie znalazłem przynajmniej w hotelu. My jesteśmy w tych wybranych hotelach, wie pan, to jest tak, że to... Ale dobra, no życzę powodzenia, wszystkiego dobrego. Oglądam was, bo lubię prawdę powietrzne czasy, nie całą dobę. To są te hotele, które mają zamiast gwiazdek, nie powiem co. Pozdrowienia dla koleżanki, małżonki. Pan wspomniał o Kosiniaku Kamyszu w kontekście premiera Olszewskiego. Tam Kosiniaka przy tym stole nie było. Tam Waldemar był, który nie miał nic przeciwko i tak dalej. To jest inna sprawa. Dolny Śląsk. No, proszę szanownych państwa. Nie będę nic mówił, bo się wzruszę. Bardzo uprzejmie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Nie ma Kożuszka. No bo gra Iga Świątek i nie ma Kożuszka, więc to jakby był Kożuszek i jeszcze Iga Świątek i ten półfinał Manchesteru z Realem, to już by było za dużo atrakcji. Ale może jutro będzie, ja tego nie wiem. Ja się dowiem, to Państwu jutro dam znać. Bardzo dziękuję za dzisiaj, kłaniam się, miłego wieczoru.